co miejsca, kiedy wóz się przydaje. Łatwo zgubić rutas. Siema, witajcie na kanale Jazda po 40, Piotrek z tej strony. Witam Was ze słonecznej Hiszpanii, z miejscowości Altea. W zasadzie to Albir, chyba dobrze wymawiam nazwę tej miejscowości. Jesteśmy na zgrupowaniu z chłopakami z Bike and Chill. Jest to około 20-kilkuosobowa ekipa. Wszyscy w zasadzie jeżdżą na szosach. Ja jestem jedynym rodzynkiem, który przyjechał tutaj na MTB. Więc pokażę Wam Alteę i okolice Benidormu właśnie z tej perspektywy, czyli z perspektywy MTB. Opowiem Wam teraz, co się działo w dniu pierwszym, bo nie zdążyłem nic nagrać, zdążyłem tylko ponagrywać z samej jazdy. Po przylocie w zasadzie przylecieliśmy dość późno, po 20 i transfer do samego apartamentu było około tam do 22. Wszystkie osoby pozbieraliśmy. Więc w pierwszy dzień jako taki nie jeździłem nic, bo już było za późno. W drugi dzień, czyli 10 lutego, wybrałem sobie taką krótszą trasę na początek. Myślałem, że będzie spoko i że będzie lekka, bo postanowiłem przejechać najkrótszy etap Costa Branca Bike Race z tego roku. Wziąłem go od Karola Ostaszewskiego, bodajże ze Strawy, i pomyślałem sobie, że w sumie tam paręnaście kilometrów to będzie w sam raz. Dwóch rzeczy nie przewidziałem, że te paręnaście kilometrów to było w jedną stronę, bo ten etap był w zasadzie takim jednym wielkim podjazdem pod górę, no i dwa, i sam ten podjazd, który miejscami miał tam 20 kilka łachów, wskazywało procent czy tam stopni podjazdu, i to był najcięższy podjazd, jaki do tej pory w życiu jechałem. Nie wiem, jak chłopaki tam tak mocno pedałowali. Ja na elektryku zrobiłem na pewno gorszy wynik niż oni zrobili normalnie na rowerach zwykłych. Natomiast jeszcze ciekawe jest to, że raz musiałem stanąć. Oczywiście tłumaczyłem sobie, że będę robił zdjęcie, i zrobiłem to zdjęcie, ale tam na kilka minut musiałem się zatrzymać, bo naprawdę dał mi wycisk ten podjazd. Natomiast sama trasa bardzo fajna, poniżej w filmie na pewno będziecie mieli link do niej na Strawie. Ja ją trochę wydłużyłem, bo wiadomo, jeszcze powrót trzeba było liczyć, ale myślę, że jak będziecie potrzebowali, to znajdziecie sam etap. Co do samej trasy, no to ona technicznie jakoś bardzo, bardzo nie była. Natomiast jak już wracałem, to znalazłem tutaj kilka takich fajnych ścieżek. Dzisiaj też tutaj podjechałem. Jest tutaj kilka takich trasek zrobionych w takim lesie pod tą wielką górą z tymi antenami. Nie wiem, jak ona się nazywa. Te hiszpańskie nazwy są dla mnie dość skomplikowane, więc znajdziecie to w opisie filmu i tutaj pewnie coś wstawię jako napisy. Natomiast tam widać
tą górę, na którą się wspinałem. Dopiero za nią jest jeszcze jedna, tam gdzie są te anteny, i to jest tutaj taki najwyższy punkt w tej okolicy, przy samym naszym hotelu. I co? I to w sumie było tyle w ten pierwszy dzień. Potem jeszcze mieliśmy gdzieś podjechać, pokręcić się po mieście. Ja w sumie pojechałem, bo chłopaki przyjechali dość późno. Coś tam pojeździłem, coś tam ponagrywałem w samej Altei, tej naszej miejscowości. I to pewnie też zobaczycie na filmie, na tym odcinku z pierwszego dnia. I tyle. Po liczniku widzę, że to miejsce, w którym zaczyna się zabawa. A nasz cel jest tam, gdzie te anteny. Chyba nieco ponad 3 km podjazdu. Hola. To miejsce, kiedy wóz się przydaje. Thank you.
są anteny. To przygotowane. Thank you.
Jaki plan, jak tu jest zjazdą. Łatwo zgubić rutas. Jadę jeszcze na plażę.
Drzwi małe. To jest one? Aha, nasza pierwsza część na dzisiaj.